Witam serdecznie w naszej nowej serii. Jest to seria przygotowana we współpracy z różnymi firmami wędkarskimi. Na początek jest to firma Ecofishing, ale w kolejnych odcinkach będziemy pokazywać Wam inne elementy, zestawy sprzętu wędkarskiego, w tym również kołowrotki. Będziemy je rozkręcać, oglądać po ilu latach użytkowania, ile piasku jest w tych kołowrotkach, więc zapowiada się bardzo ciekawa seria. A na początek nasze ciężarki. Tak jak wiecie, od wielu lat mamy swoją rubrykę w gazecie Wędkarski Świat, gdzie mamy również parę tekstów o ciężarkach surfcastingowych. Ogólnie, tak jak widzicie tutaj na tym moim stoliku, posegregowałem te ciężarki od takich, które najdalej lecą, po takie, które się po prostu najmocniej kotwiczą, aczkolwiek jest to bardzo umowna segregacja. Nie zwracajcie uwagi, no bo tutaj już mi się troszeczkę nie zmieściło, więc troszeczkę mam to inaczej poukładane. Niemniej jednak, ciężarki można podzielić na parę kategorii. Na pewno po pierwsze będziemy dzielić ciężarki ze względu na to, jak daleko lecą. I na pewno takim ciężarkiem, który leci maksymalnie daleko, jest ciężarek typu pocisk lub różne jego kombinacje, bo tu mamy taki troszeczkę pocisk większy, tutaj mamy taką torpedę. Te ciężarki lecą po prostu na ekstremalnie duże odległości. Jeżeli ma dodatkowo tą nóżkę taką dłuższą, to jeszcze bardziej ona go stabilizuje w locie, co po prostu sprzyja temu zasięgowi. Możemy skorzystać również z ciężarków typu bomba. One są, tak jak widzicie, takie troszeczkę grubsze, więc można od razu powiedzieć, że taki ciężarek będzie leciał bliżej po prostu niż ten. No tu akurat mamy 210, więc potężny ciężarek, ale jakbyśmy chcieli gramaturowo porównać, to mamy mniej więcej tą samą gramaturę. Po prostu ten ciężarek, uwierzcie mi, leci zdecydowanie dalej. Ciężarki typu bomba czy pocisk mają to do siebie jeszcze, że potrafią nam penetrować dno, czyli się po prostu turlać po tym dnie. Jest to dosyć fajna sprawa, ponieważ jeżeli zarzucimy ten ciężarek na dosyć płaską powierzchnię, ubite dno, czy nawet na stok, on potrafi się nam ładnie stoczyć do tej głębszej partii, choć takim ciężarkiem, który najczęściej jest używany po to, żeby stoczył się właśnie do tej głębszej partii, jest ciężarek typu kulka. Zobaczcie, on jest jeszcze wyposażony w dodatkowy krętlik. Ciężarki typu pocisk, tak jak widzicie, nie mają tego dodatkowego krętlika, ponieważ kulka jest przystosowana maksymalnie do tego, żeby właśnie penetrować nam to dno, żeby się gdzieś tam kręcić, żeby po prostu docierać w te najgłębsze partie dna, bądź sunąć po prostu po płaskiej powierzchni, jeżeli mamy silne prądy morskie. Mamy oczywiście masę innych wariacji ciężarka typu pocisk z bombą. Tak jak tutaj widzimy, tutaj on jest po prostu troszeczkę grubszy niż ciężarek typowy typu pocisk, zobaczcie. Dodatkowo ten tu posiada jeszcze taki systemik, że można dozbroić trok boczny bezpośrednio bliziutko tutaj przy ciężarku. Także dosyć ciekawa sprawa. Taką ciekawostką są też ciężarki typu piłeczka golfowa. On już jest nieco inny, ponieważ oczywiście też się nam będzie toczyć, ale z drugiej strony, zobaczcie, ma taki zadzior, który umożliwia nam to, że przy podciągnięciu jesteśmy w stanie go zakotwiczyć na jakimś tam położeniu. Powiedzmy, że zarzucamy sobie ten ciężarek, on się nam gdzieś tam stacza do głębszej partii wody, jesteśmy w stanie go delikatnie zakotwiczyć. Ciężarki, które są przystosowane do tego, żeby się nie turlały, to są wszelkiego rodzaju maści, właśnie takie ciężarki typu bomba czy pocisk z dodatkowymi skrzydełkami, które po prostu uniemożliwiają to toczenie się, bądź nawet tego typu ciężarki amerykańskie. Są to typowo ciężarek typu bomba czy pocisk, po prostu z taką ściętą powierzchnią. Wiadomo, że jeżeli on spadnie na to dno, to w tym momencie raczej się turlać nie będzie. Ma też tą powierzchnię taką, ten taki ala zadzior, który po prostu przy podciągnięciu w miarę nam się będzie fajnie kotwiczyć. Także to by były takie ciężarki, które po prostu daleko lecą.
co zrobić, jeśli potrzebujemy zakotwiczyć nasz zestaw w konkretnym miejscu. Powiedzmy, że widzimy, że jest rewa przerwana, mniej więcej odległość 50 metrów, jesteśmy w stanie bez problemu dorzucić w to miejsce naszym ciężarkiem. Wówczas ja stosuję osobiście takiego typu ciężarek. Jest to ciężarek typu Gwiazda. Jak widzicie, to jest mój prywatny ciężarek, już troszeczkę poobijany. On po prostu, jeżeli wpadnie do wody, od razu się kotwiczy. Czyli ja jestem pewny, że tam, gdzie on wpadł, tam on mi się fajnie zakotwiczy. Jeżeli będę chciał go po prostu delikatnie podciągnąć, jestem pewny, że będzie mocno szorował po tym dnie, jeszcze bardziej się kotwicząc, czyli w momencie, kiedy chcę wyciągnąć zestaw, muszę mocniej pociągnąć, no ale w momencie, kiedy ciągnę, on po prostu dalej szoruje po tym dnie. Bardzo mocno kotwiczący się ciężarek, takim ciężarkiem pośrednim, który leci dosyć daleko, ale się też mocno kotwiczy. Są ciężarki typu piramidki. Tu mamy parę rodzajów tych ciężarków. Zobaczcie, z krętlikiem, z obudowanym takim krętlikiem, rurką termokurczliwą. Tu mamy krętlik wsadzony w środek. Mamy naprawdę bardzo dużo wariacji tych ciężarków, ponieważ to są najczęściej używane ciężarki przez surfcastingowców. Ważne jest jeszcze to, jak daleko chcemy zarzucić, bo ciężarkiem typu Gwiazda po prostu nie zarzucimy za daleko. No tutaj przychodzą nam z pomocą ciężarki typu piramidki. One po prostu są takim połączeniem ciężarka, który dobrze się kotwiczy, z ciężarkiem, który po prostu daleko leci, ale te ciężarki w żaden sposób nie będą nam penetrować dna, one po prostu kotwiczą się i tyle. Takim ciężarkiem, który daleko leci, jest w stanie delikatnie penetrować nam to dno i jesteśmy w stanie go zakotwiczyć, są tego typu ciężarki. One, tak jak widzicie, potrafią się turlać po naszym dnie, o ile dno oczywiście na to pozwala. Jeżeli pociągniemy ten ciężarek, on się nam wyśmienicie kotwiczy. No i oczywiście w miarę daleko leci, no bo widzicie, kształt jest w miarę opływowy, nie to co taka gwiazda, więc jesteśmy w stanie tym ciężarkiem rzucić po prostu na w miarę daleką odległość. Serdecznie dziękujemy firmie Ecofishing za to, że przysłała nam te ciężarki. One wezmą udział w niejednym jeszcze filmie, ale brakuje mi tutaj jednego ciężarka, który po prostu, no, pokażę wam mój prywatny ciężarek, który po prostu używałem już parę razy. Zobaczcie, jaki on jest mocno poobijany. I dlaczego taki poobijany? No i kiedy używam właśnie tego ciężarka, a mam tak, mając taki zestaw, mimo wszystko biorę ten ciężarek do ręki. Słuchajcie, jeżeli łowimy w kamieniach, gdzieś może karwia, gdzieś w okolicach Jastrzębiej Góry bardziej, bądź rozewie, tam jest po prostu masa kamieni i teraz nie możemy korzystać z ciężarka, który po prostu będzie nam penetrować dno, ponieważ on prędzej czy później natrafi na kamień, a przy kamieniu są wyżłobienia w piasku zrobione przez prądy morskie. No i obojętnie, czy to będzie obojętnie jaki ciężarek, to może być nawet nasza gwiazda, piramidka, czy to będzie nawet nasz pocisk. On po prostu, lądując w tym wyżłobieniu, tak się zakopie, że po prostu nie damy rady go wyciągnąć. Oczywiście, jeżeli będziemy używać innych ciężarków, no przykładem takim bardzo drastycznym jest nasza gwiazda. Ona spadając od razu się kotwiczy. Powiedzmy, nie ma tam kamienia, jest piaszczyste, no spoko. Podciągając ten zestaw o parę metrów, czy w ogóle chcąc wyciągnąć rybę, cały czas ten ciężarek haczy o nasze dno, po prostu kwestia czasu, aż załapie jakieś 2-3 kamienie i się po prostu w nich zagnieści. Przykładem takiego ciężarka, który no się właśnie nadaje na takie dno, jest ten mój już opisywany ciężarek płaski. Dlaczego? Zarzucamy go, on spadając na dno przeważnie spada tą wypustką. W tym momencie jesteśmy w stanie delikatnie napiąć zestaw, żeby po drgającej szczytówce widzieć, czy coś się dzieje na końcu tego zestawu. No i jeżeli chcemy już wyciągnąć zestaw, albo chcemy go chociażby o parę metrów przerzucić, pociągamy mocno, wówczas ten ciężarek działa jak takie wielkie skrzydło i po prostu unosi się w toni. Podciągamy zestaw o parę metrów, znowu spada i w ten oto sposób jesteśmy w stanie nad tymi kamieniami przelatywać, co jest dosyć fajną sprawą, jeżeli mamy takie ciężkie warunki, tyle kamieni w wodzie i tak prawdę mówiąc, cokolwiek byśmy tam zarzucili, stracimy nasze zestawy. Także to jest początek tej naszej serii. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Jeżeli gdzieś się pomyliłem, albo jeżeli coś nie dopowiedziałem, piszcie to w komentarzu. Na pewno uzupełnimy w kolejnym odcinku te braki. Także bardzo dziękuję za oglądanie, a w kolejnym odcinku pokażemy wam więcej firm, pokażemy, jak te ciężarki świecą i po prostu jak długo świecą, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Cześć!